W momencie, w którym piłka nożna toczy się wokół wielkich pieniędzy, a perspektywa przejścia do historii doprowadza do euforii działaczy i piłkarzy, kluby szukają jakichkolwiek sposobów na zwycięstwo. Pierwsza z dzisiejszych historii będzie najmniej spektakularna, ale z pewnością selekcjonerowi reprezentacji Walii nie można odmówić pomysłowości. W 2000 roku Brazylia dysponowała potężnymi nazwiskami na skrzydłach, takimi jak Zé Roberto, Silvinho czy Cafu. Prowadzący Walię Mark Hughes postanowił znacznie zmniejszyć rozmiar boiska na stadionie Millennium, aby ograniczyć zapędy Brazylijczyków. Wszystko to jednak na nic, ponieważ goście i tak wygrali wynikiem 3-0, a jak na ironię ostatnią bramkę strzelił Cafu. Reprezentujący barwy Stoke City Rory Dillap został zapamiętany jako wykonawca kosmicznie długich i groźnych wyrzutów z autu. Często dochodziło do sytuacji, że jego rywale woleli wybić piłkę na rzut rożny, aby uniknąć jego dośrodkowań rękami. W trakcie meczu rozgrzewający się piłkarz Hull City, Dean Windass, postanowił wykonywać ćwiczenia ostentacyjnie przed wyrzucającym Dillapem. Jeszcze ciekawiej było w marcu 2010 roku, kiedy przygotowujący do gry boisko pracownicy West Hamu postanowili przesunąć bandy reklamowe bliżej linii bocznej, aby skrócić rozbieg Dillapa. To jednak ani trochę nie pomogło, ponieważ młoty przegrały tamto spotkanie i niedługo potem pożegnały się z Premier League. Warto dodać, że decydująca bramka w tamtym meczu padła po tym, jak Julien Fabert popełnił błąd przy wyrzucie piłki z autu. Po tym jak Harry Maguire zdobył bramkę na 1-1 w końcówce pierwszej połowy na Anfield, groundsmeni postanowili utrudnić życie piłkarzom Leicester, odśnieżając w przerwie tylko jedną połowę boiska. Oczywiście tą, na której w drugiej części meczu swoje ataki mieli przeprowadzać piłkarze Liverpoolu. Po spotkaniu Jurgen Klopp zapewniał, że pomyłka ta wynikała z braku wystarczającej ilości osób do pracy, jednak tłumaczenia były niepotrzebne, ponieważ Liverpool i tak nie strzelił drugiego gola. Można doceniać wartość sportową Norwich City, który właśnie awansował do Premier League, ale historia tego sukcesu może mieć drugie dno. Zarządzający klubem przed sezonem postanowili pomalować szatnię gości na swoim stadionie na różowy kolor. Zamysł był taki, aby malowanie obniżało u rywali poziom testosteronu. Kanarki na początku sezonu przegrały domowe spotkania z West Bromem i Leeds, jednak od nowego roku Norwich nie uległo w żadnym meczu na własnym stadionie.